Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Już od lipca uczniowie i studenci będą mogli jeździć pociągami i autobusami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie naszego województwa bez opłat. To kolejny krok samorządów w walce z wykluczeniem komunikacyjnym. Dobre wieści przekazał Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. To wyjście naprzeciw potrzebom osób młodych, najbardziej aktywnych, a często nie mających własnego samochodu. Dzięki staraniom samorządu województwa łódzkiego jeszcze w tym roku mieszkańcy Kutna i powiatu kutnowskiego będą zdawać egzaminy na prawo jazdy u siebie. Wartość inwestycji to 5 750 000 zł, z czego 3 750 000 to wkład własny samorządu województwa, a 2 miliony to wsparcie z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Termin zakończenia budowy zaplanowano na koniec listopada tego roku. To był wieczór pełen pasji, piękna i mody. W sobotę w Łodzi odbył się finał wojewódzki konkursu Modna Gospodyni Pięknym Życie Czyni. Osoby, które na co dzień nie mają kompletnie przecież z tego typu aktywnością nic wspólnego, gdy muszą tutaj wyjść przed na oczach wszystkich na tak zwany wybieg i pokazać tę fantastyczną kreację, to muszą być gigantyczne emocje, ale gigantyczne emocje budują gigantyczny sukces. Pierwsze miejsce zajęły gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzelów z powiatu bełchatowskiego, drugie KGW Suliszewiczanki z Sieradzkiego, a trzecie KGW w Śleszynie z Kutnowskiego. Razem z marszałkiem Grzegorzem Schreiberem pokaz mody oglądali posłanka Agnieszka Wojciechowska, Van Heukelom, radna sejmiku Beata Druszcz i Andrzej Kurczyński, członek zarządu województwa łódzkiego. Bezpłatne badania, diagnoza i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Wszystkie pary, które marzą o powiększeniu rodziny, zapraszamy do poradni leczenia niepłodności w ośrodku szpitalnym Madurowicza w Łodzi. Na nowy autorski program wykrywania i leczenia niepłodności samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 2 400 000 zł. Symboliczny czek na taką kwotę wręczył marszałek Grzegorz Schreiber. Podczas konferencji gościem specjalnym był 2-miesięczny Wojtuś. Pierwsze dziecko urodzone dzięki programowi leczenia niepłodności w Madurowiczu. W szpitalu wyremontowana została także poradnia ginekologiczno-położnicza. W tradycji chrześcijańskiej Polski wielkanocne jajko to symbol życia i zmartwychwstania. W tradycji ludowej jajko to także wszelki początek, siła, zdrowie, płodność i miłość. W Wielkanoc przepięknie splatają się nasze tradycje. Wszystkim mieszkańcom województwa łódzkiego życzę, aby nikomu nie zabrakło ciepła i miłości w rodzinnym gronie, pełnych pokoju, świąt wielkanocnych i radosnego Alleluja. Nasze miasto tętni życiem, pełne jest energii i marzeń młodych ludzi. Poznajcie Aleksandrę Gębicką, studentkę, dziennikarkę, a przede wszystkim jedną z Was. Aleksandra łączy studia z pracą, by na co dzień być blisko problemów, które nas dotyczą. Rozumie, co jest ważne dla mieszkańców. Chce, aby Wasz głos miał realny wpływ na decyzje w naszym mieście. To nasze miasto, to nasza przestrzeń. Chcę, aby każdy znalazł tutaj miejsce dla siebie. Jako młoda osoba przyniosę świeżość i energię do naszej społeczności. Aleksandra Gębicka. Czas na świeże spojrzenie w Radzie Miasta. Numer 3 na liście na osiedlu 650-lecia. Szanowni Państwo, od początku pracy na rzecz naszego miasta wspólnie z Państwem budujemy silny i nowoczesny Zgierz, zmieniając jego oblicze na lepsze. Dzisiaj podobnie zabiegamy o Państwa poparcie, aby 7 kwietnia w ramach list kandydatów do Rady Miasta Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Przemysłowa Stańczewskiego wspólnie z Państwem budować i zmieniać oblicze naszego wspaniałego Zgierza. Stawiamy na kulturę, sport i rekreację. Przeprowadziliśmy proces modernizacji obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Wschodniej. Stworzona została nowa, nowoczesna siedziba Ośrodka Kultury, Stary Młyn, który dzisiaj jest sercem kultury naszego miasta. To wszystko się zadziało. To wszystko już jest. To wszystko Państwo widzicie. To są fakty. To nie koniec naszych działań. W najbliższej przyszłości wyremontujemy naszą łaźnię miejską, perełkę architektoniczną. Mamy na ten cel pieniądze. Stadion główny, znajdujący się przy ulicy Wschodniej 2, stanie się stadionem lekkoatletycznym,
z nowoczesną bieżnią i infrastrukturą umożliwiającą uprawianie tego sportu. Będzie tam również pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Prace koncepcyjne i projektowe już ruszyły. W najbliższym czasie zostaną podjęte nowe działania związane z kulturą, rekreacją i sportem. Takie ulice jak ulica Proboszczywice, czy Graniczna Dąbrowskiego, czy Barlickiego są kompleksowo zmodernizowane bądź są w trakcie realizacji. Proszę Państwa, my jesteśmy obecnie na ulicy Proboszczywice, która została zmodernizowana w ostatnim czasie i po której za chwilę będzie komunikacja miejska kursowała między poszczególnymi osiedlami. W ostatniej kadencji samorządu na nowo otworzyła się Malinka. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w naszym mieście. Malinkę tłumnie odwiedzają mieszkańcy. Mogą odpoczywać, pływać, korzystać z boisk piłkarskich, uprawiać siatkówkę, koszykówkę, a także od kilku lat mają możliwość spróbowania gry w golfa na jedynej strzelnicy golfowej samorządowej w kraju. W zakresie infrastruktury udało nam się wiele zrobić. Mamy świadomość, że jeszcze wiele przed nami. Obecnie modernizowane są główne ciągi komunikacyjne. Takie działania pozwalają nam na wykonywanie dalszych prac na ulicach osiedlowych. Udało nam się wykonać długo oczekiwane przejście dla pieszych ze tak zwanego Starego Kuraka do centrum zakupu. Tramwaj, dawna linia 45, wrócił na swoje tory, a mieszkańcy naszego miasta otrzymali ekologiczne i bezpośrednie połączenie z Łodzią. W obecnej perspektywie unijnej podjęliśmy szereg działań, aby przywrócić połączenie dawnej linii tramwajowej 46 do granic naszego miasta. W naszych planach jest również podjęcie działań, aby podnieść jakość komunikacji autobusowej, na co pozwoli nam podpisanie nowego kontraktu z przewoźnikiem, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Zrewitalizowano ponad 20 zabytkowych budynków w Kaczy, gdzie mieści się wiele instytucji miejskich oraz znajdują się mieszkania komunalne. Jeden z tych budynków stał się siedzibą Zgierskiego Centrum Seniora, gdzie na ponad 300 metrach kwadratowych budynku oraz terenie zielonym wokół nasi seniorzy mogą integrować się i spędzać czas. Ale na tym nie poprzestajemy. Obecnie jesteśmy w posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej na kolejne budynki, które chcemy poddać procesowi termomodernizacji. W najbliższym czasie planujemy kompleksową termomodernizację budynków znajdujących się przy ulicy Dąbrowskiego. Szanowni Państwo, drodzy Zgierzanie, wyborcy, Komitet Bezpartyjnych Samorządowców połączył siły z Komitetem Przemysława Staniszewskiego, żeby wspólnie budować silne miasto Zgierz. Ponieważ miasto Zgierz to serce powiatu zgierskiego. Dlatego razem chcemy kontynuować kluczowe inwestycje dla miasta Zgierza. Malinka, Stary Młyn, obiekty ośrodka sportu i rekreacji, park miejski, tramwaj czy termomodernizowane placówki oświatowe. To efekt pozytywnych przemian ostatniej dekady. Inwestycji, z których na co dzień Państwo korzystacie. Nie sztuką jest obiecywać. Nie sztuką jest krytykować. Sztuką jest tworzyć z Państwem razem zespół, który buduje silny i nowoczesny Zgierz. Kontynuacja tej drogi zależy od Państwa. Zatem zabiegam o Państwa poparcie 7 kwietnia dla siebie i swojego komitetu. Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Przemysława Staniszewskiego. Janusz Łuczak. Twój kandydat do Rady Miasta Zgierza. Mieszkaniec osiedla Kurak, mąż, ojciec, szczęśliwy dziadek. Wieloletni działacz na rzecz społeczności lokalnej. Jest wiceprezesem w Stowarzyszeniu Telewizji Kablowej Centrum Zgierz. Zaangażowany w tworzenie Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Kurak, brał udział w doprowadzeniu do połączenia trzech stowarzyszeń telewizji kablowych w Zgierzu w jeden podmiot Stowarzyszenie Zgierskiej Telewizji Kablowej, współorganizator 14 imprez integracyjnych dla mieszkańców Zgierza. Jako radny miasta Zgierza chcę kontynuować już rozpoczęte inwestycje i remonty infrastruktury drogowej miasta, rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, poprawę komfortu podróżowania komunikacją miejską oraz wspierać prezydenta miasta Zgierza w działaniach na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza. Chcę doprowadzić do wykonania kompleksowego remontu infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Kurak przy ulicy Łódzkiej.
Wspierać będę inicjatywę wyremontowania trakcji tramwaju nr 46 na terenie naszego miasta. Razem budujmy silny i nowoczesny Zgierz. Janusz Łuczak, kandydat do Rady Miasta Zgierza. Okręg nr 2, trzeci na liście. Aktywnie dla ludzi, gospodarnie dla miasta. Drodzy mieszkańcy, już 7 kwietnia będziecie wybierać swoich przedstawicieli w wyborach do samorządu terytorialnego. Jesteśmy nową drogą, różnorodni, operatywni, z wiedzą, pasją i chęcią do działania. Łączy nas wspólny mianownik – Zgierz. Przedstawiam Państwu drużynę, która chce działać na rzecz Zgierza, naszej małej ojczyzny. Poprawimy i rozbudujemy infrastrukturę drogową, co zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu zgierskiego i wpłynie na rozwój gospodarczy całego naszego regionu. Zależy mi na edukacji, wsparciu psychologicznym dzieci i młodzieży oraz walce z wykluczeniem transportowym mieszkańców powiatu zgierskiego i miasta Zgierza. Myślę, że nowoczesne szkoły dadzą duże wsparcie dzieciom i rozwiną nasze społeczeństwo. Będziemy mogli zainwestować wyposażenie, żeby im łatwiej się żyło i, tak jak kolega wspomniał, wsparcie psychologiczne to jest podstawa obecnego czasu. Twój pomysł, nasze wsparcie. Program dla lokalnego biznesu wspierający miejsca pracy. Nie możemy zapomnieć o dzieciach, ponieważ wszystkie dzieci nasze są. Ważne jest dla mnie wsparcie pieczy zastępczej i rodzin w trudnych sytuacjach. Inicjatywy na rzecz sportu i rekreacji pozwolą aktywnie spędzać czas mieszkańcom naszego powiatu. Mam zaszczyt reprezentować godnie ten nasz powiat, ponieważ ja tu jestem rodzimym mieszkańcem naszego miasta, naszego powiatu, a ponieważ reprezentuję rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, czyli dziedziny bliskie mojemu zawodowi, mojemu wykształceniu, swoje produkty nawet między innymi sprzedaję na naszym zgierskim ryneczku, mam taką satysfakcję i taki pomysł, że te nasze produkty, które my, zgierzanie, spożywamy, są w znakomitym stanie. Naszym priorytetem jest czyste miasto i bezpieczne zarządzanie odpadami. Rozbudujmy infrastrukturę sportową w Zgierzu, tak żeby młodzi sportowcy mieli się gdzie rozwijać. Wychowajmy nowych Robertów Lewandowskich oraz naszych olimpijczyków. Będziemy wspierać seniorów w programach zdrowotnych i w aktywizacji. W programach zdrowotnych, czyli profilaktyka zdrowotna, i aktywizacja, czyli rozwinięcie ich fizycznej sprawności w parkach, w klubach fitness. 7 kwietnia głosuj na kandydatów z trzeciej drogi do Rady Powiatu Zgierskiego. Razem możemy więcej! Nazywam się Artur Perliński. Jestem 42-letnim zgierzaninem, mężem i ojcem dwójki dzieci, absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zgierz potrzebuje modernizacji jako warunku koniecznego do rozwoju. Chciałbym moim doświadczeniem przysłużyć się naszemu miastu. Pracowałem w dużych przedsiębiorstwach na odpowiedzialnych stanowiskach. Od księgowego przez dyrektora finansowego do członka zarządu. Zrealizowałem wiele projektów rozwojowych, a firmy, którymi kierowałem, zawsze generowały zysk. Za kluczowe obszary działań uznaję inwestycje w infrastrukturę drogową, bezpieczeństwo mieszkańców, transport zbiorowy, uporządkowanie przestrzeni miejskiej, uzgodnienie z mieszkańcami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletniego planu inwestycyjnego, odpowiedzialność za majątek i finanse Zgierza. Jeśli udzielą mi Państwo kredytu zaufania, będę zobowiązany do jego spłaty w trakcie trwania całej kadencji Rady Miasta. Artur Perliński, drugi do Rady Miasta Zgierza z okręgu pierwszego, lista nr 1. Dzięki Państwu byłam prezydentem Zgierza. Dotrzymałam obietnic. Utworzyłam poradnię chirurgii onkologicznej, zrewitalizowałam Park Miejski, Plac Kilińskiego, kwartał ulic przy Starym Młynie, Centrum Kultury Dziecka. Uruchomiłam Centrum Monitoringu. Zrobiłam wiele inwestycji drogowych, kanalizacyjnych. Powstały nowe parkingi, place zabaw dla dzieci. Pozyskałam środki zewnętrzne, zostawiłam nadwyżkę budżetową. Od lat działam społecznie na rzecz Zgierzan. Przeprowadziłam bezpłatne badania mutacji genu BRCA1, zorganizowałam wiele bezpłatnych wycieczek, koncertów, wyjazdów do teatrów i filharmonii. Będąc radną powiatową, nadal będę dbała o potrzeby Zgierzan. 7 kwietnia
Proszę o Państwa głosy. Szanowni Państwo, w nadchodzących wyborach kandyduję do Rady Powiatu Zgierskiego. Jestem liderką Koalicyjnego Komitetu Trzecia Droga. Zgierz jest miastem mojego dzieciństwa. Tu wychowywałam się, tu dorastałam, tu założyłam rodzinę. Lubię angażować się w sprawy społeczne. Moją pasją jest aktywizacja kobiet, które są siłą naszego miasta. W minionej kadencji zrealizowaliśmy wiele. Jest jeszcze jednak dużo do zrobienia, dlatego moim priorytetem jest kontynuacja inwestycji rozpoczętych już przez powiat, a także inwestycje infrastrukturalne, takie jak przebudowa Gałczyńskiego, Wiosny Ludów, Szczawińskiej czy Kasprowicza, przebudowa boiska w Zgierskim Staszicu, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II, czy dbałość o infrastrukturę i wyposażenie szkół powiatowych, a także Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego, bo przecież młodzież to nasz klucz do przyszłości. Najistotniejsze jest jednak bezpieczne gospodarowanie odpadami. Drodzy mieszkańcy, Wasze wsparcie, ale także słowa krytyki są dla mnie drogowskazem, który napędza mnie do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz Zgierza. W wyborach 7 kwietnia proszę o Wasz głos. Michał Jaborski, mam 32 lata, jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Zgierzaninem od urodzenia, od dziecka związanym z osiedlem 650-lecia, gdzie wychowywali mnie moi dziadkowie, a teraz ja wychowuję mojego syna. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata miesięcznego Frania. Dzięki pełnieniu zaszczytnej funkcji wiceprzewodniczącego Zarządu Rady Osiedla 650-lecia doskonale poznałem i rozumiem problemy, z jakimi boryka się Zgierz, a w szczególności nasza część miasta. Problemy komunikacyjne, słabo rozwinięta infrastruktura drogowa, coraz mniej miejsc zielonych, ubogo wyposażone place zabaw oraz zła gospodarka odpadami komunalnymi. Zostając radnym do Rady Miasta Zgierza, zamierzam wspierać wszelkie inicjatywy mieszkańców, ponieważ razem, wspólnie możemy zmienić nasze miasto. Dlatego 7 kwietnia proszę o Twój głos. Drodzy Zgierzanie, przedstawiam nasz zespół, który wspólnie z Wami chcę stworzyć nowy, otwarty, nowoczesny Zgierz. Zgierz dla nas, dla naszych pokoleń. Stawiamy na modernizację dróg i ścieżek rowerowych. Stawiam na równe i bezpieczne chodniki dla wszystkich mieszkańców Zgierza. Tak, dla kompleksowej modernizacji boiska na Borucie oraz włókniarzu Zgierz. Wspierajmy zgierski sport. Piotr Matuszewski. Dla Zgierza i powiatu zgierskiego nowoczesne boisko przy Zgierskim Staszicu. Stawiamy na kulturę, stawiamy na Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego. Musi być doposażone. Chcemy zrewitalizować i przywrócić blask najdłuższej i najpiękniejszej ulicy Zgierzy, ulicy Długiej. Zlikwidujemy składowisko odpadów niebezpiecznych. Tak dla zielonego i ekologicznego Zgierza. Zwiększajmy świadomość prawną. Zapraszam na bezpłatne porady prawne. Prawnik Monika Kawecka. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie czy innych kiełbas wyborczych. Nasz program to fakt, nie fikcja. Pokaż się w czynach, nie deklaracja. Masz mój głos. Stwórzmy wspólnie. Jaki nowoczesny Zgierz! Zgierz stawia na rozwój miasta i dobre warunki życia swoich mieszkańców. Pod hasłem projektu Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach mieści się 30 nowatorskich przedsięwzięć. Utworzona dzięki projektowi nowa wersja aplikacji miejskiej umożliwia błyskawiczny dostęp do aktualności i wydarzeń. Wprowadzona też została Zgierska Karta Mieszkańca, nowatorski program lojalnościowy promujący osoby, które na miejscu rozliczają swoje podatki. Użytkownicy karty są podzieleni na grupy wiekowe, a to z kolei pozwala dowolnie kształtować ofertę partnerom karty. Jestem ogromnie dumny z wytworzonych przez Gminę Miasta Zgierz produktów aplikacji miejskiej, jak również Zgierskiej Karty Mieszkańca. Zgierz stawia także na młodzież. Aby wciąż poprawiać młodym mieszkańcom warunki życia, opracowaliśmy politykę młodzieżową Gminy Miasto Zgierz. To głównie dla nich tworzymy miasto nowoczesne, przyjazne, w którym miło spędza się czas.
Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 megabitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dziś 2 kwietnia, wtorek. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. I po świętach zapewne nie wszystkie przyrządzone dania na ten czas byliśmy w stanie skonsumować. Pamiętajmy, że w naszym mieście działa lodówka społeczna. Dzieląc się jedzeniem, wzmacniamy więzi społeczne, dajemy przykład innym i nie marnujemy jedzenia. Po świątecznym obfitowaniu wielu z nas zastanawia się, co zrobić z nadmiarem jedzenia. Zamiast pozwolić, aby cenne produkty trafiły do kosza, warto rozważyć alternatywę, jaką są lodówki społeczne. Inicjatywa ta polega na dzieleniu się jedzeniem z osobami potrzebującymi, zapobiegając jednocześnie marnowaniu żywności. Znajdująca się przy ulicy Cezaka 12 lodówka jest dostępna dla każdego, kto chciałby zostawić nadmiar jedzenia lub skorzystać z dostępnych produktów. Jest to prosty i bezpośredni sposób, aby wesprzeć innych i jednocześnie działać na rzecz środowiska. Przy lodówce znajduje się regulamin korzystania z niej. Ważne, by produkty, które się w niej znajdują, były świeże, zapakowane fabrycznie, ale może to być również pieczywo, warzywa i owoce. Obok lodówki znajduje się dodatkowy regał, na którym można zostawić produkty sypkie czy inne niewymagające chłodzenia. Lodówka przy ulicy Cezaka powstała dzięki zbiórce społecznej. 67 osób wpłaciło na nią łącznie 2700 zł. Poprawa ochrony zdrowia oraz wsparcie szkolnictwa to główne założenia, które starają się realizować w powiecie zgierskim wojewódzkie organy samorządowe. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu już od kilku lat przechodzi różnego rodzaju modernizacje i zmienia się, dostosowując i unowocześniając swoje usługi do potrzeb pacjentów z całego powiatu, jak i również usprawniając pracę personelu tej placówki. Ostatnie 5 lat dla Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu to wiele inwestycji. Blisko 20 milionów przekazaliśmy z budżetu województwa łódzkiego na remonty, na doposażenie. W tym roku ruszy modernizacja SOR-u i strefy diagnostycznej, a także zostanie zakupiony sprzęt. To inwestycja warta blisko 15 milionów złotych. Pieniądze na remont zgierskiego SOR-u pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, a zakres wsparcia z Funduszu Medycznego to przede wszystkim modernizacja, przebudowa i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Oprócz tego dofinansowana zostanie także druga bardzo potrzebna zgierskim pacjentom modernizacja. W kontrakcie terytorialnym została zapisana kwota ponad 10 milionów euro na modernizację i rozbudowę właśnie tej poradni specjalistycznej, która znajduje się za moimi plecami. Pieniądze na remont i unowocześnienie przy szpitalnej poradni specjalistycznej będą pochodziły z funduszy europejskich dla łódzkiego 2021-2027. Wszystkie modernizacje, które służą poprawie bezpieczeństwa oraz zdrowia mieszkańców, są bardzo ważne i potrzebne, ale nie można też zapominać o innych równie istotnych inwestycjach. Wsparcie z funduszy europejskich dla łódzkiego obejmie także szkolnictwo w powiecie zgierskim. Blisko 12 milionów złotych powędruje do placówek oświatowych prowadzonych przez powiat zgierski w zakresie szkolenia zawodowego. Zgierskie placówki oświatowe, można szerzej mówiąc, powiatowe jednostki oświatowe będą się rozwijały i o to nam chodzi. Inwestujemy w największy skarb, jaki ma województwo łódzkie, czyli w młode pokolenie. W Zgierzu jednym z głównych beneficjentów tego wsparcia będzie zespół szkół ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II, a dotacje pozwolą na realizację kilku projektów, m.in. eksperci w branży informatycznej, kwalifikacja i kariera. Szkoła będzie realizowała szkolenia dla uczniów, szkolenia dla
nauczycieli, ale przede wszystkim, szanowni państwo, zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie, na których uczniowie będą się uczyć, będą pracować. Dzięki zaangażowaniu organów samorządu województwa łódzkiego oraz dofinansowaniu ze źródeł krajowych oraz europejskich, jeden z największych powiatów w Polsce, liczący prawie 170 tysięcy mieszkańców, powiat Zgierski, cały czas przechodzi pozytywne zmiany, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia lokalnych społeczności. Nowy mural w Zgierzu odsyłania historyczne tropy przemysłu. Podziwiać go możemy od ulicy Rębowskiego na terenie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy. W sercu Parku Kulturowego Miasta Tkaczy w Zgierzu pojawił się nowy mural, który ukazuje genezę przemysłu i fabryk na terenie Zgierza, stanowiąc wierne odtworzenie ryciny, która niegdyś krążyła jako popularna pocztówka. Położony jest na ścianie budynku przy ulicy Narutowicza 7, jednakże jego pełny magnetyzm ukazuje się dopiero z perspektywy ulicy Rębowskiego. To stamtąd możemy przyjrzeć się szczegółom, które zwiastują historię dawnej fabryki Borsta i inne ślady przemysłowej ekspansji Zgierza. Rycina, która teraz została tworzona na murze, sięga roku 1910, przenosząc ze sobą nie tylko estetykę, ale i głęboką refleksję nad minionymi epokami. Nowy mural w Zgierzu staje się nie tylko ozdobą przestrzeni, ale także bodźcem do ponownego odkrywania dziedzictwa i historii Zgierza. Od 1 kwietnia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1431 zł, informuje łódzki oddział ZUS. Od kwietnia obowiązują nowe, wyższe kwoty odszkodowania za wypadek przy pracy. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1431 zł, czyli o 162 zł więcej niż w poprzednim okresie. Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się i zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza prezes GUS w Monitorze Polskim. Kwota, która przysługuje za 1% uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Historia świąt wielkanocnych jest fascynująca i wielowarstwowa, łącząc w sobie elementy religijne, kulturowe i ludowe. Obejmuje zarówno pogańskie obchody wiosny, jak i głęboko religijne tradycje judaistyczne. Poznajmy, jak zmieniało się rozumienie i celebrowanie Wielkiej Nocy, jakie symbole i zwyczaje z nią się wiążą oraz jakie znaczenie ma to święto. Wielkanoc przypada na taki szczególny okres. W Europie przyroda zaczyna budzić się do życia i jeśli nie uświadomimy sobie zmagań, z którymi borykali się nasi przodkowie, to nie do końca będziemy w stanie zrozumieć i odczytać współcześnie dawne zwyczaje, które w tych tradycyjnych świętach wielkanocnych zostały. Więc na początek może powinniśmy sobie przypomnieć o tym, że jeszcze nasi prapradziadkowie w tym okresie właśnie przełomowym, na jaki przypadają święta wielkanocne, borykali się z ogromnymi problemami, mianowicie z mrozem. Więc ten czas radości i oczekiwania na nadejście Wielkanocy, na tą zmianę, na nadejście wiosny, on był rzeczywiście ogromny. To był mróz, to były kończąca się żywność, spichlerze powoli zaczynały zionąć pustką, więc rzeczywiście ten stres, lęk, czy się przetrwa zimę, jeszcze 100 lat temu był ogromny. Proszę pamiętać o tym, że jeszcze w okresie międzywojennym, czyli plus minus 100 lat temu, 75% społeczeństwa polskiego mieszkało na wsi, a co za tym idzie, skoro mieszkali na wsi, to, co sobie sami wyhodowali, co zebrali na zimę, to stanowiło ich główne pożywienie, więc jak gdyby każda zmiana pory roku, a tu wychodzimy powoli z zimy, była ważna i było to radosny czas. To nadejście świąt wielkanocnych, jeśli potraktujemy jako alegorię zwycięstwa życia nad śmiercią,
to rzeczywiście ta radość wówczas była ogromna. Jak wiadomo, święta wielkanocne są najstarszymi, najważniejszymi świętami chrześcijańskimi i są to święta jak najbardziej radosne, więc to nakładanie się tutaj tych elementów związanych z naturą do tradycji chrześcijańskich i to podobieństwo jest jak najbardziej ogromne i przejawia się to w wielu aspektach, w wielu tradycyjnych takich formach, które zostały po dziś dzień, jak chociażby, nie wiem, palma wielkanocna, cała magia związana z wodą, a jak wiadomo, woda w świętach wielkanocnych też odgrywa bardzo ważne znaczenie. Palmy wielkanocne mają związek z tym, że pierwotnie robiło się je z gałązek wierzbowych. Wierzba była tym drzewem, które w tradycyjnej kulturze ludowej było uważane jako drzewo miłujące życie. To na gałązkach wierzbowych jako pierwszych pojawiały się tak zwane dzisiaj bazie kotki i bazie wielkanocne, czyli pączki, czyli znowu tutaj mamy ten nawrót do nowego życia, prawda? Do liturgii kościelnej święcenie palm wielkanocnych wprowadzono dopiero w XI wieku, także nie od samego początku, ale pochody z palmami, tak na pamiątkę jak witano Chrystusa w Jerozolimie właśnie palmowymi gałęziami, było popularne już od IV wieku. No w naszych tutaj, w naszym klimacie palmy nie rosną, więc używano właśnie do tego tych tradycyjnych gałązek wierzbowych, które dekorowano czy to mchem, czy to innymi zielonymi listkami, ale jak gdyby bazą zawsze były te wierzbowe witki. Później już przystrajano je oczywiście kwiatami z bibuły, mówię tutaj o okresie dwudziestolecia międzywojennego. No i pojawiły się też palmy wileńskie, czyli takie pałki z suszonych traw, z suszonych kwiatów. Palmom wielkanocnym przypisywano szczególne moce. Oczywiście pamiętać należy w ogóle o tym, że tak naprawdę okres świąt wielkanocnych zaczyna się w środę popielcową. Środa popielcowa zamyka tak naprawdę okres karnawału i rozpoczyna cykl przygotowań do świąt Wielkiej Nocy i Wielkiego Postu. To w środę popielcową ze spalonych właśnie palem posypywano w kościele popiołem głowy wiernych i tak naprawdę te palmy od świąt wielkanocnych trzymano w domach przez cały rok, aż właśnie do środy popielcowej. Więc one miały bardzo ważny charakter. Przypisywano im również magiczne moce. Wierzono, że palmy chronią od wszelkiego zła. Często z takich poświęconych palm robiono krzyżyki i zatykano na polu. Wszystkie te zabiegi miały charakter pewnej formy magicznej. Chodziło o dobre plony, dobry urodzaj, więc po powrocie z kościoła w niedzielę palmową gospodarz wchodził z taką palmą do obory, smagał niekiedy krowy po brzuchu, żeby dawały dużo mleka. Wierzono też, że bazie kotki zjedzone z poświęconej palmy są cudownym lekiem na ból gardła. Co wcale nie jest dziwne, dlatego że wierzba ma działanie antyseptyczne i kora z wierzby w medycynie ludowej była wykorzystywana. Także medycyna naturalna jak najbardziej tutaj też ma w pewien sposób swoje przejawy. Święconka to nieodzowny element Wielkiej Nocy. Tradycyjne potrawy wielkanocne, które szykuje się dzisiaj i wkłada do koszyczka wielkanocnego, są zdecydowanie mniejsze i te nasze współczesne koszyczki, jakkolwiek kolorowe i piękne, one zupełnie inaczej wyglądają niż jeszcze 100 lat temu, co tak naprawdę jest nie tak odległą przeszłością. Ale wówczas święcono wszystko to, co miało się znaleźć na wielkanocnym stole.
Także to nie były takie miniaturowe bochenki chleba, jakie dzisiaj można kupić do koszyczka, ale całe wielkie bochny chleba. To były jajka w ilości wręcz można powiedzieć hurtowej. I rzeczywiście jak się przygląda jeszcze fotografie z okresu międzywojennego, to te koszyki są zdecydowanie większe. No i oczywiście trafiały tam te podstawowe produkty. Ciasto, mleko, chrzan według tradycji, żeby zaznać trochę tego cierpienia i jakiego zaznał Jezus na krzyżu. Sól, która konserwuje i też przypisywano jej szczególne moce w tej tradycyjnej kulturze ludowej. Co się zmieniło? Zmieniło się też to, że dzisiaj mamy dużą dostępność do kościołów. W zasadzie w każdej miejscowości, wszędzie ten kościół się znajduje, można się udać i te pokarmy poświęcić. Dawniej we wsiach, które niekiedy były daleko od siebie oddalone, zdarzało się, że pokarmy były święcone na przykład pod krzyżem. W każdej wiosce krzyż jakiś się znajdował na głównym placu i wówczas ksiądz przyjeżdżał na rowerze i tam święcił pokarmy, więc niekoniecznie to święcenie odbywało się w kościele. Niemniej jednak ono zawsze było i tu znowu wchodzi ta magia wody, ta jej oczyszczająca moc, która jest wykorzystywana już chociażby przy obrzędach przejścia, jakim jest chociażby chrzest, prawda, gdzie do obmycia główki dziecka też ta woda jest wykorzystywana, podobnie z pokarmami i z drugim dzień świąt, kiedy też woda ma znaczenie szczególne. Drugi dzień świąt, dzisiaj mówimy o nim po prostu poniedziałkiem wielkanocnym, czasami lanym poniedziałkiem. Dawniej używano też sformułowania śmingus dyngus. W niektórych regionach Polski ten dzień żartobliwie nazywany był dniem świętego Lejka. Oczywiście pamiętać należy o tym, że żadnego takiego świętego o takim imieniu nie było, natomiast rzeczywiście był to okres ogólnej radości, wesołości i robienia też sobie pewnego rodzaju psikusów. Tutaj badacze doszukują się w samym sformułowaniu śmingus dyngus dwóch jeszcze słowiańskich tradycji obrządków, natomiast w XIV wieku pojawia się dokument kościelny, który zwraca się, tam jest bezpośredni apel do wiernych, aby zaprzestać tego zwyczaju, jakim był śmingus dyngus, ponieważ jest to grzeszne. Zwyczaj ten polegał na chodzeniu po prostu i proszeniu o datki, i również oblewaniu się wodą. I kobiety mężczyzn, i mężczyźni kobiety oblewali tą wodą. Więc już w XIV wieku są zapisy o tym zwyczaju. Oczywiście nie udało się tego zupełnie wyrugować. Zwyczaj ten przeszedł zwłaszcza do kultury chłopskiej i to oblewanie się wodą zostało po dziś dzień. I wpisało się jak gdyby w cały ten cykl tych tradycji wielkanocnych. Oczywiście na szczęście, na błogosławieństwo, no święcimy również pokarmy. Woda święcona ma tutaj ogromne znaczenie, więc niekiedy też i polewano się święconą wodą. Zresztą i współcześnie, jak idzie się święcić pokarmy, to ksiądz czasami tym kropidłem żartobliwie też wiernych w kościele pokropi, więc ta magiczna moc wody, jako wody żywej, uzdrawiającej, oczyszczającej z grzechu, tutaj ma podwójny wymiar jeszcze tej zabawy. Tradycyjnie oczywiście ta dziewczyna, która była bardziej oblana wodą, oznaczało, że ona się bardziej chłopakowi podoba. Niekiedy też wciągano wręcz dziewczęta całe do wody gdzieś tam stojącej, do jakiegoś stawu czy rzeki. Dzisiaj mówi się tutaj o wybrykach bardziej chuligańskich, ale wszystko to miało bardzo zabawowy, wesoły i radosny wydźwięk. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Miłego popołudnia życzę. Do zobaczenia już w piątek o stałej porze.
Dzień dobry, szanowni państwo. Witam serdecznie w Zgierzu na wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest dzisiejsza debata prezydencka, zorganizowana przez Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum Zgierz. Przed nami dzień pełen ważnych dyskusji, podczas którego poznamy lepiej stanowiska i wizję naszych kandydatów na prezydenta Zgierza. Mamy zaszczyt gościć dziś 7 kandydatów. Każdy z nich gotowy przedstawić swoje pomysły i odpowiedzieć na palące pytania dotyczące rozwoju naszego miasta. Jest z nami pan Mateusz Zakrzewski, Komitet Wyborczy Wyborców Geotermia, Konfederacja Ziemi Zgierskiej. Dzień dobry państwu. Jest z nami Tomasz Dziedzic, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Jest z nami Przemysław Stańszewski, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Przemysława Stańszewskiego. Dzień dobry państwu. A także jest z nami Adrian Lewandowski, Komitet Wyborczy Zgierzanie. Dzień dobry. Jest z nami Łukasz Wróblewski, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Stanisław Nowak, Komitet Wyborczy Wyborców Geotermia Zgierz. Witam serdecznie. A także Grzegorz Leśniewicz, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga. Dzień dobry, witam państwa. Na początku wszyscy kandydaci wylosowali swoją kolejność odpowiedzi w poszczególnych rundach. Jest to wszystko zapisane w tej tabeli. Czas odpowiedzi na pytanie będą wyświetlane na tym monitorze. W czasie dzisiejszej debaty poruszymy szereg kluczowych tematów, od infrastruktury po ekologię, kwestie społeczne, które żywo interesują mieszkańców Zgierza. Naszym celem jest zapewnienie Zgierzanom możliwości dokonania świadomego wyboru, który kształtować będzie przyszłość miasta w nadchodzących latach. To państwa pytania przesłane nam drogą elektroniczną pomogły w zrealizowaniu debaty. Przed nami intensywny dzień pełen merytorycznych dyskusji i ważnych deklaracji. Niech będzie to czas szczerego dialogu i konstruktywnej debaty, która przybliży nas do wyboru najlepszego kandydata na urząd prezydenta Zgierza. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do rozpoczęcia debaty prezydenckiej w Zgierzu. Na początku proszę o krótkie przedstawienie się wszystkich kandydatów. Zaczynamy od mojej lewej strony. Czas wypowiedzi do 30 sekund, pan Mateusz Zakrzewski. Kilka słów o sobie. Dzień dobry państwu. Nazywam się Mateusz Zakrzewski. Jestem doktorem inżynierem nauk ścisłych i przyrodniczych na Politechnice Łódzkiej. Specjalista w ochronie środowiska. Byłem uczestnikiem wielu wyjazdów zagranicznych, w tym staży naukowych, konferencji naukowych, publicysta, kierownik wielu grantów naukowych. Prywatnie miłośnik zwierząt, orędownik zdrowego stylu życia. Interesuje się nowinkami technologicznymi, a aktualnie zajmuje się selektywną redukcją alfa-beta nienasyconych aldehydów z wykorzystaniem fotokatalizy, czyli takiej techniki, która jest również stosowana do oczyszczania degradacji zanieczyszczeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Tomasz Dziedzic. Tomasz Dziedzic, od urodzenia Zgierzanin, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Doświadczenie 26 lat w działalności bankowej, od 5 lat zastępca prezydenta miasta Zgierza. Ojciec dwójki cudownych dzieci, również absolwentów i studentów Wydziału Prawa i Administracji. Zainteresowania muzyka, sport, edycja filmów i rozmowa z ludźmi. Dziękuję. Dziękuję. Pan Przemysław Stańszewski. Szanowni państwo, witam serdecznie. Przemysław Stańszewski, obecny prezydent miasta Zgierza. Tą zaszczytną funkcję mam sposobność pełnić dzięki państwa poparciu od 4 grudnia 2014 roku. W tym czasie udało się wspólnie z państwem wiele nam wykonać. Na co dzień wspaniały tata Zuzi i Ignacego, wierny mąż, przede wszystkim taki, który wspiera swoją żonę, który dla swojej żony zrobi wiele i wspólnie z własną rodziną ma okazję wiele wspólnych przeżyć realizować. Do tego jeszcze co najistotniejsze, prawnik z wykształcenia, który na co dzień dzięki swojemu wykształceniu ma szansę wspólnie z państwem realizować politykę naszego miasta. Dziękuję.
Pan Adrian Lewandowski. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich widzów. Nazywam się Adrian Lewandowski, urodzony w Zgierzu, od zawsze zakorzeniony w tym mieście. Od dziecka działający na rzecz społeczności lokalnych, od samorządów szkolnych, poprzez Radę Młodzieżową Radę Miasta Zgierza. Teraz jako przewodniczący zarządu osiedla 650-lecia w Zgierzu, społecznik, inicjator różnych akcji na rzecz dobra i wspólnoty mieszkańców. Zwycięzca budżetu obywatelskiego 2020 i innych projektów na rzecz naszego miasta. Także z województwa obywatelskiego, województwa łódzkiego, również projekt dla mieszkańców. Zapraszam. Dziękuję. Pan Łukasz Wróblewski. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie na tę debatę, bo ważne jest, żebyśmy porozmawiali o problemach i o przyszłości Zgierza. Nazywam się Łukasz Wróblewski. Mieszkam, pracuję w Zgierzu. Jestem tatą 13-letniej Weroniki, z której jestem niesamowicie dumny i którą tutaj serdecznie pozdrawiam. Mam 41 lat. Jestem liderem Platformy i Koalicji Obywatelskiej w Zgierzu. Najaktywniejszym radnym tej kadencji, który od wielu lat pracuje przede wszystkim na rzecz społeczeństwa otwartego, społeczeństwa obywatelskiego i samorządu, który jest transparentny i przejrzysty. Następny pan Stanisław Nowak. Dzień dobry Państwu, nazywam się Stanisław Nowak, jestem rodowitym zgierzaninem, z zawodu technik budowlany. Byłem radnym Rady Miasta Zgierza czwartej kadencji i przewodniczyłem Komisji Inicjatyw Gospodarczych. Jestem prezesem i założycielem Zgierskiego Oddziału Stowarzyszenia Geotermia w Polsce i imienia Świętej Królowej Jadwigi. Działam na rzecz wykorzystania bogatych zasobów geotermalnych Polski, które mogą się przyczynić do rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska poszczególnych gmin w Polsce. Dziękuję. Pan Grzegorz Leśniewicz. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Grzegorz Leśniewicz. Jestem zgierzaninem od urodzenia. Tutaj chodziłem do szkoły podstawowej, do liceum. Wyjechałem stąd właściwie tylko na 5 lat na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. I tam poznałem żonę, którą przekonałem do tego, żeby zamieszkała w Zgierzu. I to, drodzy Państwo, uznaję za swój największy sukces i chciałem z tego miejsca mojej małżonce bardzo za to podziękować. Natomiast, drodzy Państwo, mam nadzieję, że dzisiaj odniosę drugi sukces. Mam nadzieję, że przekonam Państwa do swojego programu. Do tego szczerze zachęcam i cieszę się, że mogę tu dzisiaj z Państwem być. Dziękuję Państwu za przedstawienie. Przechodzimy do w zasadzie pierwszej rundy. Każdy z kandydatów odpowie na to samo pytanie. Czas na odpowiedź 2 minuty. Pierwsze pytanie. Jak pan ocenia główne przyczyny wyludniania się Zgierza i jakie są najpilniejsze działania, które należy podjąć, aby odwrócić ten trend? Co może zachęcić ludzi do pozostania lub przeprowadzki do naszego miasta? Pierwszy odpowiada pan Dziedzic. Szanowni Państwo, tak naprawdę według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2040 roku będziemy mieli 46 tysięcy Zgierzan, więc to jest ogromny problem dla Zgierza, ale nie tylko dla aglomeracji łódzkiej. Moim zdaniem Zgierz tak naprawdę w każdym działaniu, które dzisiaj podejmuje, powinien brać pod uwagę właśnie czynniki demograficzne. Pierwsze to miasto, pierwsze co jest najważniejsze, to jest miasto przyjazne, przystępne, takie miasto, w którym mieszkańcy po pierwsze chcą zostać. A więc z jednej strony ci młodzi, najmłodsi, którzy dzisiaj są w szkołach, tak, i będą przekonani przez nas, że warto w tym mieście żyć. Szkoły średnie, rodziny. To jest tak naprawdę dostępność dla mieszkańców miasta, jak również dostępność dla inwestorów, inwestorów zewnętrznych, nie ograniczając się tylko do firm, które są ze Zgierza, tak? Wychodząc poza Zgierz, szukając firm innowacyjnych, które są w stanie u nas się pojawić, są w stanie się zagościć. Miasto, które jest przyjazne, europejskie, miasto, gdzie właśnie komunikacja jest sprawna, miasto, z którego mieszkańcy nie uciekają, chcą zostać, chcą to miasto budować, chcą w tym mieście żyć i chcieliby, aby mieć wizję tak naprawdę za 5, 6, 7, 10 lat, mieć świadomość, co ich czeka i chcą być do tego miasta przekonani. Dziękuję. Walka z wyludnianiem miasta wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty ekonomiczne, społeczne, jak i urbanistyczne. Ważne tutaj dla młodych ludzi jest przede wszystkim infrastruktura. To, jakie mamy drogi, sieć komunikacyjną i publiczne środki transportu. Ważne są też miejsca pracy. Dbać trzeba o to,
aby ściągać inwestorów i dawać im preferencyjne warunki do możliwości rozwoju na terenie naszego miasta. Tutaj możemy przyjąć rozwój Parku Przemysłowego Boruta jako plan na przyszłość i jego rozwój. Ważna jest tutaj też przedsiębiorczość i rozwój lokalnych firm i przedsiębiorstw. Tak jak wspominałem, preferencyjne warunki podatkowe. Brakuje także mieszkań, o to też trzeba zadbać. Atrakcyjne programy mieszkaniowe i przede wszystkim żłobki. Na ten moment mamy jeden żłobek w naszym mieście, czekamy na otwarcie tego drugiego i uważam, że to jest nadal i tak kropla w tym, co jest potrzebne w naszym mieście. Dla młodych rodziców no, są to elementy niezbędne do tego, aby pozostać w mieście. Ważnym aspektem jest także edukacja. Tutaj nowe programy, zarówno dla żłobkach, przedszkolach czy szkołach, rozwój technologii i innowacji i musimy iść w tą stronę, żeby to szkolnictwo też w mieście się zmieniało. Dziękuję bardzo. I pan Przemysław Stańszewski. Szanowni Państwo, od blisko dekady dzięki Państwa poparciu mam okazję wspólnie z Państwem zmieniać Zgierz. Przede wszystkim mówimy tutaj o realizacji wielu cennych inicjatyw, tak jak termomodernizacja placówek oświatowych, coś co ma sprzyjać rozwojowi naszych najmłodszych pociech, dawać szansę na to, aby stwarzać warunki do mieszkania. Te codzienne działania dzisiaj powielane są im i powtarzane w stworzonej strategii, strategii Zgierza dobrego dla codziennego życia, do funkcjonowania, przyciągającego mieszkańców. Rozwój sfer związanych z mieszkalnictwem, budownictwem mieszkaniowym realizowanym dzisiaj przez miejskie spółki, ale także przez podmioty komercyjne pokazuje, że mamy bardzo dobre atuty do tego, aby stwarzać warunki do codziennego życia i funkcjonowania. Dzięki realizacji szeregu inwestycji, przede wszystkim w zakresie obszarów sektora rekreacyjnego, infrastruktury sportowej, stwarzamy możliwości codziennego bycia, stworzenia codziennych warunków rozwijania swoich pasji i talentów. To wszystko wspólnie z Państwem jest realizowane od 2014 roku. Widać kolejne zmiany, jakie w zakresie zmian dotyczących infrastruktury pojawiają się w naszym mieście. Dzięki temu, tworząc od tych głównych węzłów komunikacyjnych, zmieniamy również obszary działań w poszczególnych jednostkach miasta. Dzięki temu stwarzając warunki do lepszego bytowania nie tylko naszych mieszkańców, ale także przyciągania tych wszystkich, którzy chociażby z sąsiedniej, dużo większej Łodzi, stolicy aglomeracji, chcą tutaj się osiedlać. Stworzenie warunków dla przedsiębiorczości, działające świetnie Zgierskie Centrum Usługi Przedsiębiorcy, współpraca z instytucjami zrzeszających przedsiębiorców, to są te działania, które mają zachęcać do stwarzania warunków do wspólnego miasta, które będzie przyjazne dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Stanisław Nowak. Drodzy Państwo, przeżywamy w tej chwili globalny i ogólnoświatowy kryzys energetyczny. Chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie energia, ceny energii będą powodowały, w jakich warunkach będziemy żyli i czy przyciągniemy inwestorów. To wszystko się skupia właśnie wokół cen energii. Mam rozwiązanie jako Komitet Wyborczy Goatery Miasta Zgierz. Ja właśnie prezentuję go. Wybudowanie Zgierzu nowoczesnego zakładu geotermalnego, który będzie wytwarzał dla mieszkańców Zgierza energię elektryczną i cieplną. Takie są w tej chwili możliwości, technologie. Jednocześnie budowa term spowoduje, że przyciągniemy inwestorów, zatrzymamy młodych ludzi, miasto się wzbogaci. Drodzy Państwo, naszym planem jest zbudowanie zakładu, który będzie w 100% własnością gminy i mieszkańców. To jest rzecz fundamentalna. Zyski, które popłyną ze sprzedaży energii, bo to, co widzimy wokół, czyli Uniejów, Poddębice, proszę zobaczyć, jak się rozwijają te gminy. Tam na razie są ogrzewanie miasta w dużej części i termy. Natomiast w tej chwili technologie pozwalają nam na coś dalej. To, co mamy w Zakopanem w tej chwili, odwiedź 7 km głębokim, będą wytwarzać energię elektryczną. Drodzy Państwo, to jest rzecz fundamentalna. Energia, która się nigdy nie wyczerpie. Najczystsza energia w świecie, najtańsza. Polska posiada najbogatsze złoża w świecie, więc powinniśmy to wykorzystać jako miasto. I jeżeli Państwo nam zaufacie, jeżeli zagłosujecie na nasz komitet, otrzymuję słowa, że będzie robić wszystko, że taki zakład w tej kadencji już powstał. Jest to wszystko technicznie możliwe. Myślę, że wspólnie jako Zgierzanie i z pomocą tutaj na pewno koalicjantów dokonamy tego i to jest możliwe. Liczę na Państwa głos. Staram się dotrzymać słowa. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Wróblewski.
Miasto się wyludnia. Dotychczasowe, ustępujące władze nie robią tak naprawdę wiele w tym temacie. Ja mogę powiedzieć, dlaczego warto przyjechać do Zgierza. Sam wiele lat temu świadomie podjąłem decyzję, że wracam do miasta rodzinnego mojego taty. I tu się osiedliłem z uwagi na to, że były dostępne atrakcyjne cenowo mieszkania. Teraz tego nie ma. Budownictwo mieszkaniowe tak naprawdę leży. Kolejka do mieszkań komunalnych jest absolutnie bardzo długa i absolutnie niedopuszczalne jest, żeby tak nadal było. Trzeba postawić na budownictwo komunalne atrakcyjnych cenowo mieszkań dla młodych ludzi, żeby tutaj mogli zakładać rodziny. Bo miejsca pracy w Łodzi czy w Zgierzu są. Atrakcyjne połączenie nawet do Warszawy może powodować, że warto tutaj spędzić czas, ten czas wolny. Żeby mieszkać w Zgierzu, potrzebujemy wszystkiego, czego w czasie wolnym potrzebuje każda rodzina. Między innymi opieki zdrowotnej, dobrej, wysokiej jakościowo i programów na przykład profilaktycznych z uwagi na wysokie skażenie środowiska w Zgierzu tak bardzo potrzebnych. Skoro mówimy o skażeniu, potrzebujemy poważnej walki z tym zjawiskiem. Jeżeli Zgierz do tej pory jest w czołówce miast z najwyższym czynnikiem smogu, musimy to po prostu zmienić, bo wybierając miejsce do mieszkania, czym możemy się posiłkować? Tylko wiedzą pozyskaną z różnych statystyk o jakości życia w danym mieście. Tą jakość życia poprawimy. Poprawimy dzięki synergii w pracy pomiędzy rządem i wszystkimi szczeblami samorządu, a ja to gwarantuję. I pan Mateusz Zakrzewski. W 2013 roku było 58 tysięcy ludzi w Zgierzu, mieszkańców w Zgierzu. Natomiast teraz mamy około 50 tysięcy. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że mamy problem z czystością powietrza. Mamy problem z bombą ekologiczną na Borucie. Jak zaczniemy działania rekultywacyjne, to Zgierz może powrócić na dawne tory. Mieszkańcy zaczną napływać do Zgierza. Miasto brudne nigdy nie zyska mieszkańców. Wydano tyle pieniędzy z różnych źródeł, a nadal nie widać poprawy powietrza i wizerunku Zgierza. Kolejna kwestia. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Tylko 11% miasta ma plan zagospodarowania przestrzennego. Co dalej? Co się dzieje? Na Borucie powstają bloki, są kolejne planowane i teraz zanieczyszczenia, które związki lotne, które uwalniają się z Boruty, przedostają się do powietrza. Kto jest najbliżej tego? Najbliżej są mieszkańcy, którzy mieszkają właśnie na Chemików, na przykład, jeżeli chodzi o te bloki. Co się dzieje? Wdychają to. Mamy choroby nowotworowe, mamy choroby układu krążenia i tak dalej, i tak dalej. Co trzeba z tym zrobić? Trzeba zrobić ten plan zagospodarowania przestrzennego, żeby ten Zgierz, żebyśmy nie stawiali bloków w dzikich miejscach. Kolejna kwestia to wody geotermalne, baseny termalne, które możemy w Zgierzu wprowadzić. Przyciągnie to ludzi. Przyciągnie również tutaj elektrownia geotermalna, która jest tutaj ważna z punktu widzenia cen energii, które będą wysokie, bardzo wysokie. Więc musimy inwestować w wody geotermalne, w baseny termalne oraz jeżeli chodzi tutaj o rekreację. Natomiast elektrownia geotermalna również jest bardzo ważna z punktu widzenia właśnie tych cen. Czyli co musimy zrobić? Musimy posprzątać najpierw Zgierz, a ludzie zaczną napływać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przygotowując się do tej debaty miałem ogromne szczęście, że mogłem się zapoznać z badaniami dostarczanymi mi zresztą przez tu obecną panią doktor Justynę Przywojską. I problem wyludniania się naszego miasta to jest jeden z elementów, z którym nowe władze będą się musiały zmierzyć. Ale problemem drugim, równie ważnym, jest starzenie się populacji naszego miasta. Wyludnia się większość miast województwa łódzkiego. Pewnym wyjątkiem może być tylko Aleksandrów Łódzki. Ale tam w Aleksandrowie jest, tak oceniam, dobry menadżer, który od wielu lat dba o to miasto tak, aby mogło się rozwijać i tworzyć nowe miejsca pracy. Zgierz tego szczęścia nie ma, więc dzieli los niestety innych miast w województwie łódzkim. Więc jednym problemem jest wyludnianie się miasta i aby temu zapobiec, trzeba tworzyć miejsca pracy. Mamy oczywiście wspaniałych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, którym należy pomóc, ale nie może być też tak, że największym zakładem pracy zatrudniającym mieszkańców Zgierza jest szpital wojewódzki w Zgierzu. Nie ma już dużych zakładów pracy.
Płacimy niestety cenę za to, że nie mieliśmy dużych połaci nieruchomości, na których moglibyśmy ulokować przedsiębiorstwa. A te, które się ulokowały, niestety nie zatrudniają zbyt dużo mieszkańców. To jest jeden element, a więc żeby młodych ludzi do Zgierza przyciągnąć, trzeba robić to, o czym mówili zresztą moi poprzednicy. Budować infrastrukturę, budować sprawną komunikację, ale nie na tyle sprawną, jak powiedział jeden z moich przedmówców, żeby dojeżdżać do Warszawy. Ja jestem w takiej sytuacji, że przez rok dojeżdżałem do Warszawy i wiem, jak to wygląda. I przyznaję, że nikomu tego nie życzę. Raczej stawiam na to, aby mieszkać, pracować, żyć w tym mieście. Innym problemem jest starzenie się populacji i konieczność zadbania o tą populację. Przechodzimy do drugiego pytania, a brzmi ono tak. Jakie działania zamierza pan podjąć w celu rozwiązania problemów związanych ze składowiskami odpadów w Zgierzu? Ich uprzątnięcie, rekultywacji oraz zapobiegania nielegalnemu składowaniu odpadów. I zaczyna pan Łukasz Wróblewski. 15 października Polacy postawili na zmianę. Wybrali rząd Koalicji Obywatelskiej, rząd Donalda Tuska. I Donald Tusk odblokował pieniądze z KPO, które rząd PiSu, a tu mógłbym powiedzieć, jest kilku reprezentantów, blokował. Te pieniądze będą przeznaczone, a są jasno zapisane w KPO, będą przeznaczone i gwarantuję, że będą wydane co do złotówki na zabezpieczenie i oczyszczanie terenów Boruty. Przepraszam. Jeśli chodzi o tereny na przykład pogorzeliska po pożarze, największym pożarze w Europie, które przez tyle lat leżą i nic się z nimi nie dzieje, to kontynuacja i konsekwencja w pracy rządu wszystkich szczebli samorządu, o których mówiłem, bo 7 kwietnia Koalicja Obywatelska wygra wybory samorządowe i będzie sprawowała władzę w rządzie, w Urzędzie Marszałkowskim, w powiecie i mam nadzieję w Zgierzu. To marszałek województwa uprzątnie zgodnie z wyrokiem sądu odpady po pożarze. Jeśli chodzi o składowiska na Szczawińskiej, które odkopał teraz na sam koniec pan ustępujący prezydent, zrobimy wszystko, aby rekultywacja miała miejsce, ale rekultywacja przeprowadzona zgodnie z wolą mieszkańców, zgodnie z informacjami, które ci mieszkańcy dostaną, ta rekultywacja będzie transparentna, a firmy, które będą to robiły, nie będą przypadkowo wybrane i skażone pożarami i dziwną przeszłością i brakiem parku maszynowego oraz ograniczonym know-how. To będą firmy, którym Zgierzanie będą mogli zaufać. To będą firmy najlepiej zgierskie, najlepiej pod kontrolą publiczną i najlepiej, żeby to była spółka miejska. Bardzo dziękuję. Pan Przemysław Staniszewski. Szanowni Państwo, w przeciwieństwie do moich kontrkandydatów nie mówię o pewnych założeniach, tylko o konkretnych działaniach, które mają już dzisiaj miejsce. Wszyscy mówią o tym, że należy z tematami sobie radzić. My pokazujemy, że te rzeczy już się dzieją. Prostujemy tematy związane ze składowiskami pobrucianymi poprzez przede wszystkim uporządkowanie kwestii formalno-prawnych, dokumentacyjnych. To wszystko udało się dzięki również pozyskiwanym przeze mnie środkom z funduszu norweskich zrealizować. Dzisiaj mamy w rękach raporty, które wskazują, z jakim zagrożeniem, jakim działaniami możemy się i musimy się mierzyć, jeżeli chodzi o te konkretne składowiska. Trzeba rozdzielać również kwestie związane ze składowiskiem na ulicy Szczawińskiej, które właśnie niezależnie od momentu, w którym jest samorząd, niezależnie w którym momencie jest dany prezydent, na jakim etapie tej kadencji w samorządzie realizowane są prace, podejmować trudne przedsięwzięcia, które wymagają prowadzenia i doprowadzenia ich do końca. Takie założenie przyświeca również w przypadku rekultywacji składowiska na Szczawińskiej. Mimo tutaj siedzących reprezentantów Rady, którzy nie chcieli wysłuchać, mam nadzieję, nowa Rada będzie miała tą okazję wysłuchiwać się głos i przedstawionych przeze mnie wariantów rozwiązań, jakie mogą być stosowane dla składowiska na Szczawińskiej, które na tą chwilę nie zostały poparcia w żadnym wypadku przez zarówno Koalicję Obywatelską i Klub Prawa i Sprawiedliwości w naszym mieście. Zwyczajnie radni wolą dzisiaj debatować i prowadzić kampanię wyborczą, niż zajmować się sprawami istotnymi dla Zgierza.
Fakt, tak jak powiedział pan kandydat Wróblewski, należy rozwiązać problem naszego miejsca pożarowego. To jest istotne, aby ten problem został rozwiązany przez Urząd Marszałkowski, przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Liczę na to, że będzie to miało miejsce, że w końcu te nowe władze, po nowych wyborach zajmą się tym problemem. Dla nas istotne tworzenie planów miejscowych, ograniczanie różnych zjawisk, które mogą mieć miejsce i doprowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska do końca jest celem samym sobie. Głos zabiera pan Tomasz Dziedzic. Szanowni Państwo, wiele tu było powiedziane. Chciałbym przypomnieć panu radnemu, kandydatowi Wróblewskiemu, że to właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości Zgierz dołączył do 5 miast, tak zwanej ustawy o wieloobszarowych terenach zdegradowanych. To dzięki środkom norweskim, o czym wspomniał pan prezydent, tak istniała możliwość analizy, wstępnej pierwszej analizy tak naprawdę elementów, które znajdują się na Brucie. Ja powiem tak, Boruta i wszystkie składowiska, które mamy w Zgierzu, to jest priorytet, tak? I bez względu na to, kto będzie prezydentem, to jest priorytet, który powinien być kontynuowany i rozwiązywany dla Zgierza, dla nas, tak? Abyśmy tą bombę, abyśmy te elementy, które niszczą trochę krajobraz naszego Zgierza, były zminimalizowane, a docelowo, żeby ich nie było. Kolejna rzecz była wspomniana, rekultywacja terenów. Ja jestem za rekultywacją, tak? Mówiliśmy o ulicy Szczawińskiej. To, co jest najważniejsze moim zdaniem, tak? Rekultywacja powinna być pod ścisłym monitoringiem Urzędu Miasta, mieszkańców, transparentna, informująca, jakie tereny, kiedy i w jaki sposób chcemy je rekultywować. Ja wspominałem na sesji, że są miasta w Zgierzu, między innymi w Zgierzu, przepraszam, w Polsce, miasta jak Zabrze, które świetnie sobie radzą własnymi siłami, pozyskanymi środkami, żeby takowe tereny zrekultywować. Ochrona środowiska to tereny zdegradowane, ale to również nasz zgierski potencjał, tereny leśne, otulina. I tu też bym stawiał na to, żebyśmy to, co mamy dookoła Zgierza, to, co mamy w Zgierzu, mamy obszary Malinki, Okręglika, tereny leśne, które są, żebyśmy je zachowali, żeby te tereny były, bo dzisiaj zniszczyć, wyciąć drzewo jest łatwo, natomiast odbudować drzewostan, to są lata. Mówię o tym, że na przykład w osiedlu, w okolicach Malinki, na dzielnicy Rudunki, tak, tutaj się kłaniają plany zagospodarowania przestrzennego, albo może inaczej, tak, wydawane wcześniej pozwolenia na budowę, gdzie inwestycje... Kropkę możemy dziękuję. Postawić. Przepraszam. I poproszę o Mateusza Zakrzewskiego. Tak, już mogę, okej. Może ja zacznę od innej kwestii. Zgierz na rok 2013 na 58. miejscu był ze względu na zanieczyszczenia powietrza 2,5 mikrometra. Chodzi to o ten pył zawieszony. Kolej teraz jest na rok 2019-18 na 6. miejscu w Polsce. Na świecie jesteśmy w top 10 najbardziej zanieczyszczonym miastem w Europie. I teraz tak, mamy do czynienia z problemem czystego powietrza. Mamy program czystego powietrza, który nic nie daje. Mamy do czynienia z najgorszym pyłem typu 2,5 mikrometra, wspominałem już o tym, który może przenikać do krwi. Może powodować różne choroby, nowotwory, układy krążenia, astmę i tak dalej. Trzeba pozbyć się kopciuchów, piecy na śmieci czy PET, bo mikroplastik również wnika, kumuluje się, proszę Państwa, w naszym organizmie. Co się dzieje? Choroby neurologiczne mogą wystąpić poprzez kumulację tego mikroplastiku w organizmie. Kolejna kwestia związana z Borutą. Tak jak tutaj już wszyscy mówili do moich kandydaci, Boruta to polski Czarnobyl, tylko że problem jest taki, że na Ukrainie Czarnobyl wygasa powoli, to promieniowanie wygaśnie, kiedyś wygaśnie samo. Natomiast jeżeli chodzi o nasz Czarnobyl, zgierski Czarnobyl, nigdy to nie wygaśnie, dopóki nie weźmiemy się za to konkretnie, czyli chemik nie pójdzie tam i nie zacznie roboty tak naprawdę usuwaniem tych beczek, tego wszystkiego, co tam rdzewieje, przedostaje się do gleby, przedostaje się do wód powierzchniowych, do wód gruntowych, do wód głębinowych, my to pijemy, my to zwierzęta, które tam chodzą, to zjadają, potem te zwierzęta tak naprawdę padają. Co trzeba z tym zrobić? Tak naprawdę tam już powinna być dawno postawiona kopuła, która to wszystko nas izoluje od tego wszystkiego, co tam się dzieje. Kwestia jest taka, że ten pył, który mamy w powietrzu, te substancje lotne, organiczne, które uwalniają się z tych beczek, to są wszystkie benzeny, benzopireny, ksyleny, tolueny i tak dalej, to wszystko razem z tym pyłem to jest mieszanka uśmiercająca. Nie chcemy być żywymi trupami w Zgierzu. Głosujcie na mnie. Dziękuję. Pan Stanisław Nowak. Drodzy Państwo, byłem radnym, byliśmy komisyjnie właśnie na terenie Boruty.
oglądaliśmy te miejsce, gdzie są złożone te beczki, tam jest dokładnie chyba 40 tysięcy ton, czyli około 1000 tirów. Powiem tak, jest to technicznie możliwe. Są to odpady głównie farb, więc jest to do utylizacji, do wykonania. Natomiast tutaj, co wspomniał obok się o tym kandydat pan Wróbewski, jeżeli się uda państwu pozyskać środki, bo to w tej chwili tylko chodzi o środki finansowe, jeżeli się uda środki pozyskać, to naprawdę jestem za tym, żeby to zutylizować, bo jest to możliwe technicznie, jeszcze raz powtarzam. Natomiast, żeby poprawić stan powietrza w Zgierzu, to jeszcze raz powtórzę. Drodzy państwo, geotermia, budowa zakładu geotermalnego, to nam spowoduje, że będziemy ogrzewać miasto już czystą energią z ziemi, nie ma żadnych spalin, nie ma odpadów. Mamy przykład Poddębic, jeździmy tam często, wozimy osoby, żeby pokazać, jak pięknie się miasto rozwinęło. Ogrzewają w tej chwili całe siedle mieszkaniowe, szpital i za chwilę będą podłączać domki jednorodzinne. Drodzy państwo, już kominy nie będą potrzebne. Także tutaj jeszcze raz powtarzam, rozwój geotermii powoduje, że miasto się będzie rozwijało, będą środki finansowe na rozwój i to też przyciągnie nam inwestorów. Jednocześnie ochrona środowiska, bo już nie ma tego spalania. Także taka jest mój plan i powiedzmy jeszcze raz proszę o to, żeby poprzeć ten Komitet Geotermia Zgierz. I pan Grzegorz Leśniewicz. No, szanowni państwo, oczywiście problem jest bardzo ważki dla mieszkańców Zgierza, rzekłbym właściwie najważniejszy. Mamy do czynienia z trzema różnymi problemami związanymi ze składowiskami odpadów. Składowisko, które istnieje po pożarze, to tak jak moi poprzednicy powiedzieli, ewidentnie jest sprawa marszałka województwa łódzkiego i myślę, że wkrótce ten problem zostanie rozwiązany. Mam nadzieję, że po okresie wyborczym następny marszałek weźmie się do tego ochoczo i będziemy ten problem, mam nadzieję, mieć z głowy. Jeśli chodzi o tak zwane składowiska przy Borucie, no to tutaj, nie wiem, mnie bardzo niepokoi to, że jeszcze nie udało się od starosty jako przedstawiciela Skarbu Państwa przejąć tej nieruchomości. Mimo, że pan prezydent to zapowiadał już od wielu, wielu lat, dziwi mnie to, że jeszcze do tego nie doszło, bo dopiero ten akt mógłby otworzyć możliwość rekultywacji tak naprawdę tego terenu i pozyskania środków. Zagwarantowanych zresztą, tak jak pan radny Wróblewski o tym już powiedział. Mam nadzieję, że uda się wkrótce tych pieniędzy zdobyć więcej. Natomiast jeśli chodzi o Szczawińską, to ja przyznaję, że też przygotowałem się do tego z pomocą Krzysztofa Wojtalika, który do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wystąpił ostatnio i to pismo mam przed sobą. Otóż nadal istnieje obowiązek rekultywacji i monitoringu tego wysypisku nałożony na gminę. I tutaj nic się nie zmieniło, mimo że pan prezydent w pewnym momencie złożył odwołanie od decyzji marszałka województwa łódzkiego. Jak ten monitoring, proszę państwa, wygląda? Pan prezydent wspomniał o tym, że mamy 4 piezometry, których nie możemy znaleźć na tym wysypisku. A jeśli chodzi o decyzje radnych, to panie prezydencie, to nie radni nie zdecydowali się na to. Wysłuchaliśmy głosu mieszkańców, ponad 100 mieszkańców, którzy po prostu powiedzieli nie. Nie chcą tego rodzaju rekultywacji i takiej rekultywacji nie będzie. Dziękuję bardzo. Pan Adrian Lewandowski. Plan dbania o środowisko w mieście powinien uwzględniać różnorodne obszary działań, zaczynając od głośnego ostatnio właśnie tematu rekultywacji na ulicy Szczawińskiej. Tutaj wymagane będzie przywrócenie do działania rozmontowanej przez lata miejskiej i komunalnej spółki, która tak naprawdę powinna uczestniczyć w tym, co dzieje się na naszych składowiskach. Miejska spółka powinna pozyskiwać fundusze i środki na działania związane z rekultywacją. Ważne są też kampanie edukacyjne dla ludności, dla mieszkańców, bo tak naprawdę ludzie dowiadując się w ostatniej chwili w tym temacie nie wiedzą, jakie korzyści będą mieli wynikające z tych działań lub na co mogą tak naprawdę liczyć. Ochrona środowiska to też ochrona to przestrzenie zielone i tereny miejskie. Tutaj też spółka miejska powinna zadbać o te tereny zielone, o rozwój parków, nasadzeń drzew i innych, a nie tak jak jest to w tej chwili wszystko zlecane firmom zewnętrznym. I tutaj ważny jest też recykling i gospodarka odpadami. Przy obecnych cenach, jakie mamy za wywozy śmieci czy gospodarkę śmieciową, powinniśmy mieć wpływ jakikolwiek na usługę odbioru śmieci, jej cenę czy ogólną efektywność, i też tutaj można wykorzystywać miejską spółkę, która w tym momencie nie dysponuje prawie niczym. Dziękuję. Przechodzimy do trzeciego pytania. Komunikacja miejska.
Pytanie brzmi, co zamierza Pan zrobić, aby rozkłady jazdy autobusów były dostosowane do potrzeb mieszkańców, a częstotliwość kursowania pojazdów transportu publicznego odpowiadała zapotrzebowaniu, szczególnie w godzinach szczytu i na mniej obsługiwanych trasach? Rozpoczyna Pan Tomasz Dziedzic. Szanowni Państwo, transport, mobilność w mieście jest to jeden z najważniejszych elementów, jeżeli mówimy o mieście, w którym chce się żyć, mieście, w którym dobrze się żyje. Myślę, że przede wszystkim to jest, abstrahując od budżetu, to są szerokie tak naprawdę konsultacje i to konsultacje cykliczne z mieszkańcami, z jednej strony pokazujące oczekiwania mieszkańców. Powiedzmy tak, szkoły podstawowe, tak? Kluczowe dzisiaj dla szkół tak naprawdę jest spokojny i dojazd na godzinę 8 do szkół dzieci. Zatem idzie również aktywność fizyczna tych dzieci, bo mamy mniej samochodów, a tak naprawdę samodzielność tych dzieci, którzy dojeżdżają do tej szkoły. Do tej pory mieliśmy z tym ogromne problemy. Szkoły średnie, to jest kolejny element. To, co powiedzieliśmy wcześniej. Im lepiej ktoś przemieszcza się w mieście, tym łatwiej jest mu zostać w tym mieście. Bardzo ważna jest symbioza tak naprawdę, kooperacja z tymi liniami komunikacyjnymi, no, na które nie mamy wpływu. To jest ŁKA. To jest linia 45, która powróciła. Bardzo ważne jest to, żeby mieszkaniec Zgierza sprawnie wyruszał do szkoły, do pracy, na studia i sprawnie wracał do swojego miejsca zamieszkania. Wtedy mieszkańcy również docenią to i mieszkańcy będą przekonani, że Zgierz jest tym miastem, w którym warto jest żyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Nowak. Drodzy Państwo, uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o komunikację miejską, to są najważniejsze konsultacje z radami osiedli, bo tutaj mieszkańcy widzą te powiedzmy jakieś tutaj niedomogi, mogą się powiedzieć i wtedy można odpowiednio układać ten harmonogram jazdy autokarów. Ja bym tu zwrócił też uwagę na infrastrukturę drogową, bo mówimy tylko o transporcie, ale powiedzmy też o tych infrastrukturach drogowych, czyli o drogach. I tutaj myślę, że warto zadbać też o utwardzenie tych dróg w osiedlach domków jednorodzinnych. To są duże naprawdę zaniedbania. Bo przecież musimy też z tego osiedli dojechać w jakiś sposób do centrum miasta. Myślę, że warto tutaj pewne środki tutaj szukać też oszczędności w pewnych tutaj obszarach i te pieniądze powiedzmy potem wykorzystać na utwardzenie dróg osiedlowych, bo tutaj rzeczywiście jest ogromne są zaniedbania Proboszczewice, Rodunki. Tam niektóre ulice czekają, nawet 30-40 lat mieszkańcy czekają na utwardzenie. I to też jest taki ważny element według mnie, bo żeby dojechać do centrum, najpierw musimy pokonać te drogi osiedlowe. To może na tyle, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Mateusz Zakrzewski. W takim razie, jeżeli chodzi o transport, według kierowców autobusów nawet nowe pojazdy, jeżeli się pojawią, tutaj nic nie dadzą, jeżeli drogi będą takie, jakie są. Czyli jakie? Nieprzystosowane do autobusów, dziurawe. Nic dziwnego, że ciągle się psują. A inna kwestia techniczna, zapewne wynika, inne kwestie techniczne, które pojawiają się, jeżeli chodzi o te psujące się autobusy, to zapewne wynikają z niedopatrzeń i zaniedbań firmy, która obsługuje komunikację publiczną w Zgierzu. I teraz tak, jest kwestia taka, że niebawem będzie przetarg na wyłonienie firmy, która będzie obsługiwała komunikację zgierską. Przetarg musi być jawny, klarowny, przeprowadzony rzetelnie i mieszkańcy muszą napatrzeć nam na ręce, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tego przetargu, żebyśmy nie zostali oszukani. Bez rozwoju miasta, tak jak wspomniałem o tych drogach, nie da się poprawić po prostu usług komunikacji miejskiej. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o te rozkłady jazdy. Trzeba to dooptymalizować, ale teraz tak, w jaki sposób? W firmie, która obsługuje komunikację publiczną jest deficyt, jest mało pracowników, którzy jeżdżą tymi autobusami. No to teraz tak, jeżeli będzie nowy przetarg, no to trzeba wybrać taką firmę, która nie ma z tym problemu, tak? I wtedy możemy to optymalizować, żeby w godzinach szczytu nieco godzinę jeździł ten autobus, czy ludzie kończą o 16 pracę, o 17 pójdą na zakupy i o godzinie 19, spóźnią się autobus, o godzinie 18 i dopiero o 19 będą w domu. Nawet bo o 19 dopiero jest kolejny
kolejny autobus, więc no, mamy tutaj problem. Jeżeli chodzi o nocny do Zgierza, bo to też się pojawia taka kwestia, że powinniśmy ten nocny do Zgierza wprowadzić, ale nie dla jednej osoby, nie dla dwóch osób, tylko to musi być szersze zainteresowanie, bo myślimy racjonalnie, tak? Musimy podejść do tego racjonalnie, stricte technicznie. I kolejna sprawa, zmiana trasy niektórych linii, bo tutaj też trzeba dostać się do niektórych newralgicznych punktów w Zgierzu, a takimi są przychodnie. I teraz tak, nie ma jednej linii, która dojeżdża na Śniechowskiego i co? Trzeba się przesiąść na Kimińskiego, żeby dojechać do Śniechowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Adrian Lewandowski. Jesteśmy w miarę na świeżo po konsultacjach społecznych dotyczących miejskiej komunikacji. Niestety nie widać jeszcze żadnych wyników tych konsultacji ani zwrotnych informacji dla mieszkańców. Tak naprawdę mieszkańcy oczekują konkretnej zmiany w tej komunikacji i jakby no nie ma tych efektów. Założeniem naszym jest utworzenie spółki miejskiej, która będzie obsługiwała komunikację miejską. Będzie musiała ona także pozyskiwać środki zewnętrzne na możliwość rozwoju i pozyskiwanie środków na właśnie autobusy, poprawę komfortu podróżowania transportem publicznym w naszym mieście. Ważne też będzie integracja tych autobusów z łódzkim tramwajem czy łódzką koleją aglomeracyjną. Można tutaj postawić na początkowym etapie na 6 autobusów na dwóch liniach, powiedzmy obecnej 4 czy 8, aby zobaczyć, jak ta komunikacja obsługiwana przez miasto może funkcjonować docelowo, obsługując całe miasto. Tutaj też proponujemy utworzenie bazy na terenie Parku Przemysłowego Boruta, która będzie obsługiwała właśnie naszą komunikację. I dzięki temu też okoliczna infrastruktura będzie musiała ulec modernizacji. Stawiamy na flotę hybrydową, ekologiczną i tutaj no, te rozwiązania są możliwe. Są miasta w Polsce, które w ten sposób funkcjonują. Ważnym aspektem dla mieszkańców jest także nocna komunikacja miejska. Tutaj no jest to ważne to połączenie przede wszystkim z Łodzią, ale także, żeby autobus kursował po wszystkich osiedlach naszego miasta. Ważnym aspektem też będzie tramwaj, przynajmniej do Proboszczewic, który łączyłby miasto z Helenówkiem, gdyż tam mamy komunikacyjny paraliż całkowity. No i tak jak wiadomo, tutaj pozyskiwane fundusze muszą być ze środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pan Przemysław Stańczewski. Szanowni Państwo, do tej pory w ramach obowiązującego kontraktu modyfikowaliśmy układy połączeń, wprowadzaliśmy nowe trasy, tak aby odpowiadały one zapotrzebowaniu mieszkańcom, często w zakresie obsługi linii, które kiedyś funkcjonowały w naszym mieście, a później zostały wyłączane. Dzisiaj, można powiedzieć, otwieramy cały układ komunikacyjny i transport publiczny na nowo. Po pierwsze, jesteśmy w trakcie przygotowania postępowania przetargowego, który ma spełnić oczekiwania nie tylko władz miasta, ale przede wszystkim mieszkańców, po to prowadzone konsultacje dotyczące odpowiedzi na Państwa pytania, na co w szczególności zwracać uwagę, jak połączenia komunikacyjne mają wyglądać, ale także przy okazji tych konsultacji prowadzone rozmowy na temat stanu taboru, wszystkich elementów związanych z całym transportem publicznym. To jest istota, którą w ramach nowego kontraktu 10-letniego jesteśmy w stanie wprowadzać i wspólnie z Państwem realizować. Co więcej, to ciągłe rozmowy w ramach porozumień międzygminnych dla obsługi linii podmiejskich, tych dotyczących samorządów w powiatu zgierskim, ale także nie zapominając o stolicy aglomeracji i relacji chociaż na linii 45, naszej historycznej przywróconej linii tramwajowej, która dzisiaj dzięki realizowanej inwestycji przywrócenia tramwaju daje możliwość jasnego i szybkiego komunikowania się z Łodzią. Do tego już nie tylko zapowiedzi dotyczące realizacji dalszego układu połączeń linii 46, tylko faktyczne działania z mojej strony związane ze złożeniem fiszy projektowej do łódzkiego obszaru metropolitarnego na realizację dalszego odcinka do Proboszczewic, na modernizację i przywrócenie tramwaju, łącznie z zabezpieczeniem terenów pod tak zwane buspasy, aby dać szansę i możliwości wraz z rozwojem infrastruktury drogowej, chociażby dla ulicy Proboszczewica, ale także innych planowanych realizacji inwestycji już założonych w tym roku na ponad 30 milionów złotych, które pozwolą wprowadzać nowe układy połączeń, a tym samym rozwiązywać problemy i bolączki, jakie w tym zakresie mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Leśniewicz. Szanowni Państwo, nowe władze miasta staną przed bardzo trudnym zadaniem z zakresu komunikacji. Po pierwsze, w tej kadencji pozbyliśmy się udziałów w przedsiębiorstwie, które w tej chwili usługi komunikacyjne wykonuje. No i istnieje duże prawdopodobieństwo, że pewnie będzie robić to nadal po postępowaniu przetargowym.
To była zła decyzja. Myśmy wraz z grupą radnych byli jej przeciwni i do tej pory żałujemy, że tak się stało. Drugim elementem jest to, że tak jak pan prezydent powiedział, ruszyło postępowanie przetargowe. Jeszcze nie wiemy, czy ono się zakończy w tej kadencji, czy nie, ale też nowe władze będą miały już w sposób określony ręce związane. To utrudni na pewno to zadanie. Drodzy państwo, zapoznając się z opracowaniami, które są dostępne w Uniwersytecie Łódzkim, między innymi ostatnio powstała taka bardzo ciekawa praca pana Miłosza Karpińskiego, która mówi o wykluczeniu komunikacyjnym. Problemem w Zgierzu nie jest to, że mamy za mało tych autobusów. Problemem jest to, że niektóre dzielnice nie są skomunikowane z centrum miasta. Natomiast w centrum miasta autobusy jeżdżą dookoła, goniąc własny ogon, nabijając wozokilometry i na tym korzysta przede wszystkim nasz przewoźnik. Myślę, że trzeba będzie przebudować te struktury. Nie zgodzę się też z tym, że nie było konsultacji. No były konsultacje, tylko wszyscy na mediach społecznościowych mogliśmy zobaczyć, jak plansze, które rysowali mieszkańcy, skończyły w workach na śmieci tego, który je organizował. I myślę, że to jest ogólnie dostępny materiał. I myślę, że pan prezydent też powinien się z tym liczyć i w tej sprawie się wypowiedzieć. Osoba, która konsultuje nową sieć komunikacyjną, powinna bardziej merytorycznie podchodzić do tego zagadnienia, a nie tylko używać słów wulgarnych nawet wobec radnych. I to jest bardzo smutne, myślę, że wielkie zadanie, ale uporamy się z nim. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Wróblewski. Drodzy pasażerowie, jak wygląda komunikacja miejska, doskonale wiecie. I ten obraz jest dość mocno negatywny. Ale zmienimy to. Drodzy mieszkańcy, bo teraz już mówię do państwa trochę szerzej. Pracowałem w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, gdy ona rozpoczęła funkcjonowanie. Tam nauczyłem się i to było naszym głównym celem. Pasażer jest najważniejszy i wygoda, komfort, jakość usługi jest najważniejsza, bo ona przyciąga pasażerów. Dlatego pociągi ŁK są tak mocno popularne. Jako radny obecnej kadencji najwięcej czasu przeznaczyłem na merytoryczną dyskusję na temat jakości komunikacji miejskiej w Zgierzu. Wielokrotnie pokazywałem propozycje, które później także w konsultacjach miejskich, do których proponowałem, żeby to właśnie w radach osiedli się odbywały, one się powtórzyły, potwierdziły. Konkretne pomysły to wprowadzenie nocnej komunikacji, która powszechnie w różnych konsultacjach wykazywana była jako potrzebna. To takt, przewidywalność rozkładu jazdy, spójny w dni powszednie, w soboty, w niedzielę, żebyśmy nie zastanawiali się, o której dzisiaj i gdzie mam autobus. To brak stad autobusów, które jest powszechnym zjawiskiem niestety w centrum miasta. Wtedy możemy za niższe pieniądze utrzymać częstotliwość możliwych połączeń. Znam się na komunikacji miejskiej, ponieważ kilka lat w tym zakresie pracowałem. Znam najnowsze opracowania, jak to powinno wyglądać. Bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży zgierskiej pozwoli także spopularyzować tę formę komunikacji, unikając transportu samochodowego. Przechodzimy do rundy drugiej. Pytania od mieszkańców. Każdy odpowiada po jednym wylosowanym pytaniu. Ma na to jedną minutę. Zaczynamy od pana Grzegorza Leśniewicza. Szanowni państwo, otrzymałem pytanie. Czy jest pan w stanie przedstawić listę ulic, które będą wyremontowane w przyszłej kadencji? Czy takie ulice jak Relaksowa czy Podgórna na osiedlu Proboszczewice będą w planie na przyszłe 5 lat? Bardzo mnie cieszy to pytanie, bo miałem okazję być ostatnio w trzech dzielnicach, na Rudunkach, na Podleśnej, na Proboszczewicach. Przyznaję, że stan niektórych ulic jest katastrofalny. Trzeba się skoncentrować na dzielnicach peryferyjnych. Nie remontować tylko centrum, ale znaleźć czas, miejsce i środki na to, żeby remontować ulice na peryferiach naszych miast. Druga część pytania, czy takie ulice jak Relaksowa czy Podgórna na osiedlu Proboszczewice będą w planie na przyszłe 5 lat? Odpowiedź na pierwszą część pytania jest tak, na drugą część pytania również tak. Dziękuję. Odpowiada pan Stanisław Nowak. Najpierw czytamy pytanie.
Jakie są Pana propozycje, aby rozwiązać problem niewystarczającej liczby dostępnych i przystępnych stanowo mieszkań dla młodych ludzi i rodzin? No myślę, drodzy Państwo, że miasto powinno przygotować odpowiednie tereny, bo tak się dzieje we wszystkich gminach w miarę niskich cenach, bo to jest taki jeden z elementów ważnych, z których wpływa na cenę mieszkań. I oczywiście też możemy tutaj powołać spółkę właśnie gminną, która by też takie mieszkania budowała, bo teraz ogromny wpływ ma na to wykonanie i firmy, które wykonują, dają wysokie marże, jestem budowlańcem, więc tutaj możemy to rozwiązać w sposób taki korzystny dla mieszkańców, powołać spółkę, bo są też środki na to, w tej chwili duże środki są i unijne na ten cel, więc właśnie gmina może mieć duży, ogromny wpływ, czyli tereny, w miarę tanie tereny, oczywiście uzbrojone i mieszkania w takich cenach dostępnych, bo przecież mamy też te wsparcie bankowe, z tego co pamiętam, nie wiem jak w tej chwili wygląda, ale rząd starał się, aby były te udogodnienia dla młodych ludzi. Więc takie rozwiązanie optymalne, czyli tanie tereny. Dziękuję. Teraz odpowiada pan Mateusz Zakrzewski. Czy jest szansa, aby tramwaj jeszcze kiedykolwiek dojechał na Proboszczewice? Czy będzie pan o to walczył? Akurat pochodzę z Proboszczewic, więc wychowałem się na tym tramwaju. Jeździłem do szkoły jednej, drugiej, trzeciej, czy na studia również czasami. Sprawa jest taka, że tak, obiecałem mieszkańcom Proboszczewic w rozmowach prywatnych, że będę walczył o ten tramwaj. Zwłaszcza, że ja na Politechnikę również tym tramwajem dojeżdżałem i teraz też chciałbym dojeżdżać. Nie chcę korzystać z komunikacji autobusowej. Chciałbym, żeby ten tramwaj wrócił. Da się to zrobić. Nawet jeśli nie puścimy tego dalej do Ozorkowa, to można puścić tramwaj, gdzie kończy się jedną, gdzie kierowca po prostu przechodzi na drugą stronę i wraca dalej w stronę Łodzi. Chciałbym, żeby ten tramwaj dalej wtedy jechał, kursował tak jak kiedyś to było w Łodzi, prosto na Politechnikę Łódzką. To już jest kwestia Łodzi również, ale tak, na Proboszczewice jak najbardziej będę walczył. Zrobię wszystko, żeby ten tramwaj wrócił. Dziękuję bardzo. Teraz odpowiada, najpierw czyta pytanie pan Adrian Lewandowski. Dlaczego nie można stworzyć słownie jednego biletu na wszystkie środki transportu publicznego w mieście? Proponuję kartę, którą można by doładowywać dowolną kwotą w specjalnych automatach. Jest jakby pytanie od razu z jakąś propozycją odpowiedzi. Jak więc tak, wiem o tym, że komunikacja miejska w naszej aglomeracji jest bardzo trudna i mamy strefy, tak samo Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma strefy A, B, C i inne literowo, tak samo Łódzka ma strefy A, B, C literowo i mamy komunikację zgierską. I tak naprawdę ciężko jest zrozumieć, które bilety, gdzie i w jaki sposób obowiązują. I tutaj trzeba byłoby dążyć do tego, żeby faktycznie ujednolicić tą ofertę, stworzyć ten jeden bilet z możliwością komunikacji po całej aglomeracji łódzkiej. Wtedy łatwiej będzie też dotrzeć do pracy, wrócić z pracy, czy po prostu komunikować się między osiedlami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz czyta pytanie pan Łukasz Wróblewski. Czy Zgierski Sport, sportowe stowarzyszenia, spółki sportowe powinny być dotowane z budżetu miasta? Przepisy prawne wskazują, jakie są zadania gminy i jest nim takim zadaniem przede wszystkim sport dzieci i młodzieży. I na to powinny iść oczywiście jak największe środki, ponieważ aktywność sportowa jest bardzo ważna. Przede wszystkim miasto powinno stwarzać warunki dla klubów, dla stowarzyszeń do atrakcyjnych imprez, do sprowadzania tutaj takich zawodów, które będą przyciągały kibiców, ale także sponsorów. Potrzebna jest nam miejska arena sportowa w postaci stadionu wielofunkcyjnego, na którym będzie można takie imprezy stworzyć. Jesteśmy bardzo dużym miastem z bardzo słabym stadionem. Wiem o tym, ponieważ aktywnie przychodzę na wiele z meczów Boruty naszego, który gra w czwartej lidze. Nie chciałbym, żebyśmy wydawali pieniądze na rzeczy inne niż te, które są przeznaczone w prawie, czyli właśnie na ten sport dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo. Czyta pytanie i odpowiada pan Przemysław Stańszewski. Jakie działania zamierza pan podjąć, aby zwiększyć tereny zielone w mieście i poprawić jakość powietrza?
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to pytanie. Ta ostatnia kadencja, która dzisiaj dobiega końca, mogę powiedzieć, była ukierunkowana na działania związane z realizacją spraw dotyczących terenów zielonych, terenów rekreacyjnych. Tak jak Państwo zauważyliście, możemy dzisiaj korzystać z Ośrodka Sportu Rekreacji Malinka, z zrewitalizowanej przestrzeni parkowej, równej tej części nowej za ulicą 1 Maja. Te tereny uległy zmianom, przemianom po to, aby stwarzać warunki do spędzania wolnego czasu, do miejsc dla rekreacji. Rozwija się infrastruktura sportowa, która również te obszary terenów zielonych wykorzystuje po to, aby stwarzać jeszcze lepsze warunki do codziennego życia. Dzisiaj te dalsze działania zmierzające do zmian związanych z retencjonowaniem wody, gromadzeniem wody, która dzisiaj często zalewa nasze ulice, mają być prowadzone w obszarze przestrzeni parkowej i są prowadzone w zakresie korytarza Kiedżury. Do tego termomodernizację rozpoczętych już budynków komunalnych i realizację dalszych prac, w tym na ulicy Dąbrowskiego i dalszych obszarach miasta. I ostatni pan Tomasz Dziedzic. W obliczu rosnących kosztów życia, czy jest pan w stanie zagwarantować, aby usługi miejskie, takie jak transport publiczny czy dostęp do obiektów sportowych, pozostały przystępne cenowo dla mieszkańców? Szanowni Państwo, odpowiedź brzmi tak. O ile w przypadku transportu publicznego kwestią pozostają sytuacje, tak jak mieliśmy ostatnio wybuch wojny na Ukrainie, niespodziewane sytuacje, wzrost kosztów cen energii, to w normalnej sytuacji miasto jest w stanie zagwarantować transport na niezmiennych cenach, związane między innymi z tym, z inwestycjami miasta w proekologiczne i oszczędny tabór. Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, zarówno jedno obiekty sportowe i transport, zwrócił Państwu uwagę, że to jest element tego dobrego miasta, o które pytają mieszkańcy. Miasta, w którym mieszkańcy chcą, żeby był sprawny transport, niedrogi transport, żeby były obiekty sportowe dostępne dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, tak, one powinny być dostępne nawet bezpłatnie dla mieszkańców. Dlaczego? Dlatego, bo to są elementy związania mieszkańców ze Zgierzem. Takie inwestycje jak na ostatniej sesji ulica Sztabliska. Przechodzimy do rundy finałowej, czyli czas dla kandydatów, wolny czas, aby przekonać wyborców do siebie. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem bardzo podziękować, że wysłuchaliście Państwo dzisiaj moich poglądów. Jestem za to bardzo wdzięczny. Kilka słów o mojej wizji prezydentury. Drodzy Państwo, uważam, że tak jak zresztą powiedziała kiedyś Margaret Thatcher, ani rząd nie ma własnych pieniędzy, ani prezydent nie ma własnych pieniędzy. Prezydent ma Państwa pieniądze i tylko Państwa pieniądze na Państwa wniosek i zgodnie z Państwa wolą może rozdawać. To jest pierwsza rzecz. Prezydent nie może i nie musi być celebrytą. Prezydent ma czekać na Państwa w urzędzie i rozwiązywać Państwa problemy i sprawy. I tak to właśnie widzę. Taką prezydenturę chciałbym realizować. Stanisław Jerzy Lec powiedział kiedyś coś takiego. Zawsze znajdą się Eskimosi, którzy będą doradzać mieszkańcom Konga, jak zachowywać się w czasie upałów. Dlatego Zgierzem powinni rządzić Zgierzanie. I oni przede wszystkim powinni znaleźć miejsce w administracji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, moja wizja Zgierza to wizja miasta bezpiecznego, opartego o silny, mocny monitoring na każdej dzielnicy, gdzie nasze dzieci, my możemy bezpiecznie poruszać się i minimalizujemy ryzyko nieprzyjemnych sytuacji. Druga rzecz to jest tak naprawdę dostępność. Dostępność miasta dla młodych, emerytów, osób niepełnosprawnych. Dostępność rozumiana jako infrastruktura oczekiwana przez mieszkańców. Dostępność to również dostępność inwestorów, osób z zewnątrz, którzy z powodzeniem mogą u nas inwestować swoje środki i rozwijać wspólnie z nami Zgierz. Zgierz powinien być przez nas wspólnie uporządkowany, a więc planowanie przestrzenne i wspólne uporządkowanie, transparentne, jak chcemy, żeby ten Zgierz wyglądał za rok, za dwa, za trzy. Zgierz innowacyjny, nowoczesny, otwarty dla gości. Dziękuję. Szanowni Państwo, poznaliście mnie przez blisko dekadę dokładnie. Wiecie, jakie cele i jakie realizacje zostały przez nas wspólnie osiągnięte. Jeżeli wyobrażacie sobie dalej tą drogę, aby ona była właśnie w ten sposób prowadzona, abyśmy wspólnie zmieniali nasz Zgierz na lepszy, na budowanie nowoczesnego, silnego miasta, które jest przyjazne dla jego mieszkańców, stwarza warunki do codziennego życia, tworząc różnego rodzaju rozwiązania infrastrukturalne,
postawcie na mnie. Macie dokładną wiedzę, nasze, moje dokonania, doświadczenie z zespołem, które wspólnie tworzę, budując silne miasto po godzinach, tworząc wspólnie z Państwem strategię jego dalszego działania, związaną z modernizacjami, z termomodernizacjami, rozwojem infrastruktury i działaniami na rzecz naszego wspólnego dobra, zwracając szczególną uwagę na ochronę środowiska i sprawy nam wszystkim bliskie. Tak, drodzy Państwo, jeszcze raz przypomnę, reprezentuję Komitet Geotermia Zgierz i chciałbym Państwu tutaj uświadomić, że powstanie zakładu geotermalnego, o którym mówimy, rozwiąże kilka ważnych kwestii. Otóż bezpieczeństwo energetyczne miasta, to jest fundamentalna. Rozwój gospodarczy, przyciągamy inwestorów, ochrona środowiska, ponieważ czyste powietrze. I nic ważniejszego, drodzy Państwo, taki zakład, który by powstał i będzie w 100% własnością gminy i mieszkańców, do tego będę dążył. Datuję to jako misję. Da naprawdę rozwój ogromny dla miasta i też rozgłos na całą Polskę. Taki zakład powstał w tej chwili Zakopanem. Robię odwiet na 7 km. Chciałbym, żeby u nas był odwiet na 4 km, który spowoduje, że będziemy twarzać energię elektryczną. To jest technicznie wszystko możliwe. Jeżeli spółka będzie w 100% własnością, to nadmiar energii możemy sprzedawać. Tym samym miasto się wzbogaci. Czyli wiele ważnych kwestii rozwiązujemy. Jeszcze raz bardzo proszę o poparcie Komitetu Geotermia Zgierz. Traktuję to jako misję. Szanowni Państwo, Komitet Wyborczy Zgierzanie to młodzi ludzie ze świeżym spojrzeniem na świat, otwarci na nowoczesne pomysły, innowacje i zmiany, co może przyczynić się do lepszego dostosowania miasta do współczesności. Zgierzanie to także energia, zaangażowanie, nowość i chęć podejmowania nowych wyzwań. Jako jesteśmy kandydatami niepolitycznymi, niezależnymi od żadnych schematów partii politycznych i daje nam to pewne możliwości działania w sposób mniej biurokratyczny, z innym podejściem tak naprawdę do społeczności, do mieszkańców. Zapewniam gotowość do pełnej transparentności i otwartości w podejmowanych działaniach i jako przedstawiciel młodego pokolenia dobrze rozumiem perspektywy, potrzeby i aspiracje mieszkańców czy nowoczesne technologie, które tutaj będą musiały też wejść w życie w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tej debaty i poznanie naszych poglądów na Zgierz i pomysłów na nasze miasto. Nie wszystko zgodnie z czasem moglibyśmy powiedzieć. Jeżeli czegoś chcielibyście się o mnie dowiedzieć, znajdziecie to na stronie internetowej wróblewski24.pl. Serdecznie na nią zapraszam. Tam poznacie całościowy plan dla Zgierza, który wraz z kolegami, koleżankami z Koalicji Obywatelskiej przygotowaliśmy. Jako Koalicja Obywatelska gwarantujemy, że synergia pracy rządu i wszystkich szczebli samorządu będzie tylko z korzyścią dla Zgierza i dla Zgierzan. Chciałbym też zauważyć, że wśród kandydatów są sami mężczyźni. Ja obiecuję i gwarantuję, ja jestem wiarygodnym człowiekiem, że odpowiednie parytety we władzach miasta zostaną przeze mnie wprowadzone. Jako jedyny stałem zawsze po stronie kobiet. Szanowni Państwo, wybierzcie mnie, a gwarantuję, że zobaczycie, że naprawdę dotrzymuję słowa. Największym problemem Zgierza jest bomba ekologiczna i ja jako chemik posiadam wiedzę i narzędzia, które pozwolą rozwiązać ten problem. I na to stawiam, bo czysty Zgierz to najważniejsze, co możemy zrobić na ten moment, a cała reszta to dopiero będzie działa się po tym, jak ogarniemy to śmieciowisko. Nikt wam niech mówi, że nie da się tego zrobić. Ja jako doktor inżynier nauk chemicznych mogę tylko mogę tego dokonać, oczyścić Zgierz dla nas i przyszłych pokoleń. Dlatego głosujcie na mnie, na czysty Zgierz. Nie chcemy być żywymi trupami przez to śmieciowisko w Zgierzu. I proszę Państwa, zapraszam na fanpage Geotermii Konfederacji Ziemi Zgierskiej, na fanpage Komitetu Wyborczego, gdzie będziemy publikować właśnie nasze wszystkie postulaty oraz naszych kandydatów do Rady Miasta oraz mnie jako kandydata na prezydenta i również do Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to był niezwykle intensywny i pouczający dzień. Dziękuję wszystkim kandydatom za obecność i gotowość do podjęcia dialogu i dzielenia się swoimi wizjami. Przed nami teraz ważne zadanie. Dokonanie wyboru, który wpłynie na przyszłość naszego miasta. Zachęcam wszystkich do dalszego dialogu z kandydatami, aby poznać szczegółowo ich poglądy. Dziękuję Państwu za obecność i aktywny udział. Do zobaczenia na ulicach naszego miasta.